wróciła na Ukrainę, no i sobie po prostu w domu przez tydzień czy dwa umarła. Jeżeli nie znajdziemy szczęścia w sobie, to nie oczekujmy go od kogoś. To nikt go nam nie da. Czy oni są gotowi na szczęście i na nową drogę w swoim życiu? Nowa koszula, nowy ja, nowy rok, nie? Kochani, kochane, witam was ponownie na moim kanale. Co ja patrzę? Ja jestem Kuba, niezmiennie, a dziś kontynuujemy naszą podróż po Polsce, w Polskę i w ogóle z Dagmarą Kazimierską. Szukamy dla niej wspólnie razem z Konanem, jej synem i jej przyjacielem Jackiem. Kiełbaska zostaje. Wymachać tym garkiem! Już! Co za ty k***a robicie? Męża. I natomiast od razu na wstępie chciałbym wam przekazać smutną wiadomość. Niestety, ale nie jestem w stanie kontynuować serii moich reakcji na reality show Ślub od pierwszego wejrzenia. Tak, wiem. Sad music playing. Niestety, ale nic tutaj nie poradzę. Nie rozumiem do końca tej... Nie rozumiem tego do końca. Pierwszy odcinek się udało zrobić. Kolejnego już nie, chyba wykrakałem w tym pierwszym odcinku. Więc no niestety, przykro mi bardzo. Tak to wygląda. Przechodząc dalej. Mam nadzieję, że sałatka ze śledziami i smakowcem jest już porządnie ułożona. No i standardowo czas na krótkie YouTube'owe żebry. Jeżeli ten film i moja skromna obecność w nim wam przypadnie do gustu, to koniecznie zostawcie pod nim polubienie. Udostępnijcie to wideo kosmitom, reptilianom, pierogom, makowcom koniecznie, sałatkom warzywnym i tym niewarzywnym. I oczywiście jak zwykle wszystkim tym, którzy sobie tego nie życzą, również udostępniamy. Zapraszam do gorącej dyskusji w sekcji komentarzy, w miarę możliwości kulturalnej. Przypominam również o możliwości postawienia mi kawy. Dzisiaj akurat ja piję herbatę, taką świąteczną, dobra. Dobra. Sobie coś możecie też zaparzyć przy okazji, albo przygotować jakąś szamkę, bo jak zwykle długi czas ze mną spędzicie. I oczywiście zasubskrybujcie koniecznie mój kanał, żeby nie przegapić żadnego mojego filmu. I kochani, kochane, pamiętamy, że na moim kanale reklamy oglądamy, żadnej nie pomijamy. Wszyscy razem. Oczywiście wszystkie linki w opisie, do kawek, do mojego Instagrama. Podjąłem również decyzję, że będę ujednolicał Instagrama razem z YouTube'em, więc na ten moment mój Instagram to żyje, by się włóczyć. Tutaj wam wyskakuje jego nazwa, jakże kreatywna. No był on związany z górami, natomiast podjąłem taką decyzję, że będzie zmiana, będzie nowy rok, nowy ja. Nowe rzeczy. Po prostu możecie mnie tam obserwować, pisać do mnie jakieś rzeczy. Nie wiem, o czym chcecie na przykład pisać do mnie, ale po prostu tam możecie mieć ze mną bardziej bezpośredni kontakt, więc zapraszam. No dobrze, nie przedłużamy jak zwykle przy długiego wstępu. I co? I lecimy z tym koksem. Gdzie jest szmata? Szmata alert. My lover, why are you doing this to me? Tak nie może być, bez szmaty nie może, nie ruszymy bez szmaty. No to co kochani, kochane, tradycyjnie szmata na kolano udo, łyk świątecznej herbaty, ze świątecznego kubka oczywiście, troszeczkę pudru róż na ryj, klasyka gatunku. Nie pomoże puder róż, kiedy morda stara już. Jakieś techniczne difficulties dzisiaj mam, albo mózgowe raczej. W ogóle z góry was przepraszam, ale jestem trochę przeziębiony, w sensie mam lekki katar. Nie wiem, czy uda mi się wymiutować wszystkie moje pociągnięcia nosem, więc z góry sorry. A, i tutaj macie odnośnik do poprzedniej mojej reakcji, na poprzedni odcinek, więc jak coś, to nadróbcie sobie ten właśnie odcinek przed dzisiejszym. Propozycje, fajny rant, może kajaki, generalnie coś, żeby to było aktywne. Wszystkie te randki miałyby rację bytu, chyba jednak, gdy się najpierw dopasujemy gdzieś w łóżku, bo... Co kurwa i ty mi takiego kurwa szuka? Później ta panna będzie szła za tobą jak po sznurku i może nie będzie żyć długo i szczęśliwie, ale to nie o to chodzi w tej palce. Ma być fajnie, miło i wesoło. Po prostu, wiecie, no proste przyjemności, proste zasady, wszystko jasne, no. W kamperze i hazardzista. Całość wywodu tego pana macie właśnie w poprzednim odcinku. Zachęcam. Zawadiacko, Dagmara.
Dagmara, choć wyruszyła na randkę z Jarkiem, to dalej chłopa nie lubi. A? Po tym, jak się przedstawił ze zbytnio wyluzowanej strony. Gościu, zjebę mnie dostanie, że on mnie ciągnie, kurwa, na kajaki pierwsze. I to tak daleko. I to tak daleko, a nie... Deszcz. I w deszcz. Nie wie, co ja lubię, czego ja nie czy lubię. Chce kajaki. Czy chce jakieś kajaki. On zaraz tu zjebę, dostanie frajer. Z grubej rury widzę, tak Mara się uruchomiła w końcu. Przecież on już kijem rzeki nie zawróci. Deszczu też nie wstrzyma. Dagmara, dajmy chłopu szansę. No nie wiem, czy ja bym dał szansę takiemu chłopu, który mi tak pierdzieli w wiadomościach, po prostu nie wiem. No wyobraźmy sobie, że przyjdzie do mnie chłop w DM-ach na Instagramie z taką oto ofertą matrymonialną. I don't know. No chyba, że byłby bardzo przystojny. Nie, 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 nie. Jakiś wysoki gostek po prawej stronie. O matko, to on. Jezus, to on? Ja nie lubię wysokich. Witam szanowną panią. Dzień dobry. Pełen luksus, to pełen luksus. Otworzył drzwi, no szarmancko. Dzień dobry. No cała ekipa. Ochroniarz, dzień dobry, Dagmarka, miło mi. To jest mój ochroniarz, to jest mój kierowca. Cześć, Jarek, miło mi was poznać, panowie. No dobra, a tu... Jeden na jeden, a wy co tam? A wy tam. W taką pogodę my mamy na kajakiś? Nie, ja się boję. Ja tu już widzę, że tu jest bieg Amazonki, nurt, bardzo mocny amazoński. Ja tobie co... Twoja ostatnia podróż, Dagmara. Coś powiem, no. Zaprosiłeś mnie na randkę, ale my właściwie tak, nawet nie wiesz, co ja lubię. No ale chyba trochę ten program na tym polega też. Dagmara, seriously? Czego ja nie lubię? No ja na przykład nie jestem w ogóle pani usportowiona. No to chyba pierwsza powinna być ta randka trochę inna. Pada buro, szaro i ponuro. Czy ja właśnie do końca jestem pewien. Tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, moja przyjaciółka ma już dość standardowych randek przy kawie. O matko, so boring. Więc jakby, kurde, czemu nie próbować nowych rzeczy? No nie wiem, czy na pierwszej randce to odpowiedni moment, aż tak się rzucać na głębokich wody nurty. No ale nie wiem, no, może trochę zaszalejmy. Jakieś mi kajaki plastikowe, ja mam do nich na tych nogach kulawych wsiadać, wzburzona Amazonka pode mną, krokodyle mnie zjedzą, bo z Zgorzelca tu to jest blisko. Nie, pójdź, fajaki deszcz jest. Uważajcie! Brom was Boże, żebyście mi wpadli! Ćwierkajcie sobie, co? Myślę, że będziemy swoje robić. Boga tu nie ma! No ale powiedz mi, ty tu mieszkasz, czy co ty tutaj? Przyjadę. Bo ty mówisz, że jakiś masz kamper. No bo ten kamper to jakoś ma dla ciebie historyczne znaczenie, jak słyszałam, bo jeździłem, aż rozwód wyjeździłem. No to co ty tak jeździłeś i co, dziewczyny poznawałeś i żony zostawiłeś przez... Nie, żona mi się zakochała, wyobraź sobie. A jak ją zostawiłeś, to się wcale nie dziwię. Nie, zostawiłeś bez przesady. A macie dzieci? Tak, jednego czorta mamy. A ty... Córkę. Aha, a ile lat? 26. Co ty myślisz o tym chłopie? Co ty o nim myślisz? Chyba się nie dogada. Taki chłop do przodu jest bardzo, tak bardzo. Taki, no ale też taki widać, że na poważnie w ogóle tego nie podchodzi. W ogóle po co on tu jest? Zresztą od razu widać, że to jest dla niego fan. No ale przecież tak, tam tylko o fan chodzi, co nie? Jemu. A my co? Marna chłopina, bo nie ma takiej młody. No. Co robimy? Jedziemy stąd, czy o co chodzi? Mama też widzę... Nie klei się, bajemy? Co ty w ogóle? Zero. Czy to będzie koniec przed zaczęciem nawet? To będzie pierwszy raz? No. To ile ty masz lat, że masz córkę 26-letnią? 49. 7-4 rok produkcji. A to późno miałeś córkę. No, to jesteś rok starszy ode mnie. Ładnie no wyglądasz, jak na swoje lata. A dziękuję. Jak na swoje lata, ale tak w ogóle to nie wiem. Jakie ty k***a lata? Co ty k***a, Jarek? To miał być komplement. No nie wyszedł. No takie poczucie humoru. Ale Jareczku, 48 to piękny wiek, a poza tym ja się czuję, jakby miała 15. Chyba nie najważniejsze jest to, na ile się czujecie, a nie tam metryka jakaś spierdolona. I daj spokój. Dawaj, zawijamy stąd. Już deszcz pada. Parasolki nie da. Kobita bitna. On nawet parasolki nie przyniesie, widzisz? Serio spierdzielą? Co? Chodzisz, usiądziemy, coś, a nie będziemy stać. No ale to ty mnie tu co... zaprosiłeś, no. Tu nie ma nawet gdzie usiąść, kurwa, Jareczku. Do kajaku! Bo co, jak i ławka mokra? No. No to ty nie pomyślałeś w ogóle o randce. Chodź. No zapłynę, nie bój się, aha, dobra. Widziałem pod dach. Widzę, nikt o ciebie nie zadba, żeby ci parasolkę przynieść. To jest porażka. Znaczy ja wiem, ja chyba to jest chyba dla beki po prostu zrobione. Całkowicie już naprawdę... No i chyba nie bierzemy tego na poważnie, tego gościa, tak?
i tej sytuacji całej. No, to ja muszę ci przynosić. No i widzisz, Jarek? No, już mi głupio. Powinno. Jak na swoje lata, Jarek mógłby się już nauczyć bycia dżentelmenem. Co ja mam, moja panno, dla ciebie wymyślić teraz? Nie? A jakim dżentelmenem? Przepraszam, a równouprawnienie? Coś mi głupiego do głowy przyjdzie. No zobacz, kogo wyście mi tu znaleźli. On ani pomysłu na k***a randkę, ani nic. Nie no, pomysł był, tylko ci się nie spodobał tak, Mareusz, bez przesady, pomysł był. A to jest niepoważny facet, on nie wie w ogóle, co ma zrobić. Takiego ty mi znalazłeś? A ja wiedziałem. To trzeba było zadzwonić, rozmowa jakaś kwalifikacyjna powinna być, tak? To jak takich będziesz mi szukał, to my stracimy ze 100 koła na paliwo, na k***a... Dagmara, stać cię! Tyle na k***a żarcie i k***a... I na lekarstwo, bo grzybica mi na paznokieć się patrzy. Ja mam grzybicę paznokieć, zobacz, bo ja widziałem to w telewizji. Cicho, bo idzie. Bez stary, ma grzybica spierd... Dobra, już pogadaliście sobie, chodźcie, tam na górze bardzo fajne miejsce jest, miejscóweczka. A gdzie na górę? Tutaj, w tym białym domku. A tam się tylko siedzi? Czy jest restaurant? Ja bym się tam bał wejść, to wygląda, jakby ten budynek groził zawaleniem. Nie. Nie. Aha, to dalej nie zmukniemy, tam nie zmukniemy, ale jest ponoć bardzo ładny widok na okolice. No. Piękna okolica. Jak ja już tu wjeżdżałam, to już byłam załamana, bo ja nie lubię takich klimatów. Ja nie jestem jakaś pani zieleninka, natura i tak dalej, ja tego nie lubię. Ja z natury... Ale przepraszam, w pierwszym odcinku na tym czymś, co się po wodzie pływa, taki, zobaczcie pierwszy odcinek, do Dagmara jakoś byłaś bardziej chętna. To nie chodzi do końca chyba o to, co on chce robić. Tylko po prostu jakie wrażenie na tobie sprawia, a sprawia na tobie po prostu wrażenie złe. Tylko morze, plaża i palma. I dlatego po prostu uważam, że mężczyzna, jeżeli chce się umówić z kobietą pierwszy raz, musi troszkę zrobić rozeznanie w terenie. Jeżeli nie od kobiety, to musi to wyciągnąć od jej bliskich. Powoli, tylko uważaj, bo jest ślisko. Ale zjebam się szykuje. No, to człowieku ostra. Długo jechaliście? Generalnie? O Jezus, proszę cię, nic mi nie mów. Tędy się wchodzi? Tak. Powiem ci tak, po tym filmiku, co oglądaliśmy, już od razu mogliśmy odpiąć ten temat. Bo tylko strata czasu, według mnie. Przepraszam, to wygląda teraz tak, jakby on ją tam po prostu w jednym celu zaprosił, no, do tej kanciapy. Czarna, czarna. Miejscówka naprawdę jest przepetarda, moim zdaniem. Przepięknie to. No, twoim zdaniem możliwe, że tak. Twoim zdaniem możliwe, że tak. Wygląda. Jak będziesz miał jakieś okazje, czy jak będziemy mieć okazję jakieś popłynąć troszeczkę dalej, bardzo fajnie wygląda. Ten spływ opłynie się tak jak bagnami Everglades. Wszystko tak ładnie pozarastane drzewami. No super. To nie też wiem, ale ja się boję. No to randka pierwsza jest nietrafiona. Nie, no w ogóle. Żeby chociaż było, mówię, nie pogoda była... Nie trafiłeś, w ogóle. Słuchaj, Dagmara, nie. Powiem ci, robiłem research i było super. Dwa dni się a tak pogoda, że... No, mogłeś wymyśleć coś innego. No zamiast tego mogliśmy pójść do restauracji, tak? Trzeba mieć zawsze plan B. Proste. Tak, nie, do kina, obojętne co, no bo nie wiadomo, jakby nas jeszcze, wiesz, zaskoczyło, może za chwilkę, no, by jeszcze gorzej. Przed chwilą była burza z piorunami. No, to ale wiesz. To byłoby fajne. Nie, nie, w sensie ja nie lubię taki, tak. Ja wiem, nie? Że ludzie lubią ekstremalne historie w życiu, ale no, nie ja. Nie? Mówisz? Nie. Ty, ja wiem, ja mam pomysł. Bo no. Tam się nic nie klei. Jak są... Zakończyć tą farsę. No, no jak? Ja też. Ale szybko to trzeba spać. Ale a co ty na przykład, czym ty się zajmujesz? Wiesz co, robię w firmie metaloplastycznej. Czyli cięcie, gięcie, prostowanie metalu, szlifowanie. No takie... Takie pierdoły. O ją to i tak już nie obchodzi. Naprawdę, skończcie jej męki i moje też. I was wszystkich. A do czego to gniesz ten metal? Po co? Na co taką? Jest. Teraz robimy masówkę. Wszystko idzie, balustrady, ogrodzenia, to wszystko dobra, idzie do bloku. Okay, okay. Ale też firma zajmuje się jakimś takim kowalstwem artystycznym. O, tak to ładnie się nazywa. Dagmara! Ej! Tak! Nic z tego nie wynika. Dawaj! Co, topi się chłop? Karana porwało! Poczekaj, połamiesz się, kobieta. Co ty gadasz? Nie będzie. Konana porwało? Co ty gadasz? Co się stało? Czyli rozumiem, że to jest Jacka i Konana wersja przyjaciółki, która do ciebie dzwoni i mówi, że coś się stało, coś pilnego i musisz właśnie wyjść z tej randki. Taki telefon ratunkowy, tylko że w ich wykonaniu. Gdzie go porwało? To go nie ratowałeś? Do połowy poszedł. Ja poleciał z tym. Przecież ja nie mogę biegać.
Jarek, pędź, zobacz, co się stało, no pomóż. Te nasz buty pogubił, k***a. To ty jest... Jarek wie, że to wszystko jest fake. Jesteś nienormalny. Gdzie dziecko porwało? Jak mogłeś go nie przypilnować? Dawaj człowieku! Co ty sobie jaja z pogrzebu robisz? Dawaj, chodź tu. Łańcuch życia szabasz. Łańcuch życia! Tam cię zejść. No porwało, chłopak, wskakuj. Ale wskakuj do wody, no. No Jarek, wskacz z nim! No widzisz, że jest, no pomóż mu, ściągaj buty i pomóż. No Jarek, pomagaj mu, ściągaj buty, k***a. Ale powiem wam, że nawet dobrze grają tutaj. No nawet naprawdę dobrze grają. No skacz, Jarek! Kajaku, ci się tak... Dawaj te wiosły. Kajaku, ci się tak chciało, ten s***. Ja sobie mruknął oczkiem, ten s***. Boże, zaraz go porwie, naprawdę. Gdzie jest dziecko? Dziecko mi utopiłeś? Boże! Jacek, Jacek, jestem! Gdzie jest? Jestem! Gdzie jest? Jestem! Ja pierdolę. Widziałam cię. Widziałam, specjalnie mu to zrobiliście. Dzięki Bogu, żeś się znalazł. Chłopie, bo tuż straż pożarna, policja, wszystko jechało. Dziecko, ale... jak ty możesz... Ale to nie mój pomysł, to nie był mój pomysł. Seriously. Ale Jarek niechętnie, żeby był uratować. Będzie o tym rozmowa. Jareczku, będzie o tym z rozmowa. Z kim ty przyjechałeś? Dziecko mi się topiło, a ty od razu do wody nie wskoczyłeś? To była dla ciebie próba, Jarek. No niestety nie przeszedłeś. Dzieciak by mi się utopił. Nie przeszłeś próby, chłopie. Ja się poświęciłem. Chcieliśmy cię sprawdzić. Oczywiście, że wiedziałam, że to bajer, okay. Ponieważ Jacek, gdyby się Konanowi coś stało, to nigdy by do mnie nie biegł, bo wiedziałby, że ja nie pomogę, tylko pierwszy by go ratował. Poza tym Jacek by nie dopuścił nigdy, żeby Konanowi się stała krzywda. O, i tyle. Dobrze, sprawdziłeś ci chłopa? Sprawdziłeś mi chłopa? Okej, okay, oblał egzamin, no dobrze. Nara bajera. Oblane. Daj dwójkę chociaż. Mierną. Na studiach dwójka to i tak oblane. No, oblane? Dwójka. No ale w podstawówce, w liceum przejdzie. No koniec, nie ma, bo nie ma... Dwa na szynach. Jedynego. Dalej, a nie ma. Gadamy. No czekajcie, Boże, pogadam. Nie, szukamy recepty. Ale widać, no tak Mara przynajmniej próbuje być miła, co nie? Jeszcze pogada. Dla mnie to szukamy rycerza. Wsiadaj, albo zostawaj. Podstawą jest poznać człowieka. Nie wolno od razu kogoś gdzieś wrzucać do jakiejś szufladki. I później Jarek się okazał całkiem miłym gościem, tak? Fajnie rozmawiał, nie był jakiś wulgarny, nie był ordynarny i tak jak mówię, spokojny. I nie ma, cieszą go małe rzeczy. Na mnie wywarł bardzo fajne wrażenie. Powiem ci tak, no. Wszystko jest w tobie dobre. Dajcie pogadać! Teraz się zachciało randkować. Powiem ci tak. Już... Dagmara, ty próbujesz być chyba miła na siłę, naprawdę, no. No... Wszystko jest dobrze. Ale nie dla mnie. Idę już! Dziękuję ci. Miło cię było poznać, co prawda Dagmara. Dzisiaj stało się jak się stało, ale fajnie, że się poznaliśmy. Fajnie, że się spotkaliśmy. Może mi ktoś otworzyć? No ja. Z nami przyjechała, z nami jedzie. Do następnego razu. Na razie, dzięki. Buźka. Pa, miło was było poznać. Jareczku, miło było. Pa. Bye. Wszystkie Jarki to fajne chłopaki? No bo może wolno, ale jednak do wody się rzucił Konana ratować. Może by kampera w karoce zamienił? Może to był ten złoty mężczyzna? No, ale jedziemy dalej. Dziękujmy panu. Z granicy przenosimy się w głąb Dolnego Śląska i odwiedzamy spokojne miasteczko, bo ciekawie się nazywa. Patrz, piękny ten kościół. A wy wiecie w ogóle, gdzie jesteście? Paczkowie. W jakim Paczkowie? Złotoryja. Złotoryja. To nie Paczków? Nie, Złotoryja, najstarsze miasto w Polsce, ciołki. Ale tak samo. Jak tak samo? No Baszta. Tak samo jak w Paczkowie. No Baszta i rynek podobny, ale to nie Paczków. Wiecie chociaż skąd nazwa Złotoryja tego miasta? No skąd? Może ten program nas próbuje uczyć i bawić jednocześnie? Ja zauważyłem ten schemat już od samego początku. Powiedz, skąd? Było tu bardzo dużo kiedyś żołędzi i złotych liści na jesieni i ryły dziki. Niurę. No to sens. No niurę. No to co, napchali złota do ryja? Do niury, tak, do ryja. No to człowiek nie ma ryja, tylko buzię. Napchali do mordy złota i złotoryja, no. Gębę, kurwa. Otwór gębowy. No to by było złoto gęba. Dziki jadły i żołędzie są złote, tak?
i liście złote. No to złoto no to na jesień, do ryja. To na ale złoto do ryja by się nie rymowało do miasta. Złoto ryja. Obstrana złotem, złoto do ryja. Generalnie wszystko w złocie bierę. Na jesień te dziki jadły złoto. No złota jesień, tak? No, złota jest... ryja. A jak? A żołędzie kiedy są? W lecie? Wyczerpała nas tą wiedzą. Złota godzina też tu widzę. Wyczerpałaś nas tą wiedzą. Tak jest, gdzieś czytałam. Może to był fake news? Odcinek mija, a Dagmara dalej niczyja. Moje przystojne dziecko. Ja się zadałem ci... Zobacz, jak on jest piękny. Ty, ja zadałem ci pytanie, jak ci się widział abstyfikant? On był miły, fajny. Ładny gościu. Nie powiem, że nie. Okay. Ale co? Nie zrobił rozpoznania terenu. Jak nie miał z... Może Konan jaką ma zadumę głęboko. Ze mną kontaktu? Miał z nim kontakt. Moja wina. Moja wina. Moja bardzo wielka wina. Mógł się zapytać, co mama lubi. I ciebie nie uratował. I wiesz, co zrobić? I fajny, ale no nie. Naprawdę, Konan. Wiesz, co powinien zrobić? Powinien wziąć matkę. Zaprosić na przykład do kawiarni. Zjeść, coś dać. Napić. Pochodzić. A może byśmy poszli na kajaki? No tak, w międzyczasie. No. Zapoznać teren, tak. Czy ja mogę, czy ja lubię. Kolejny ślepy strzał. Postawił starą przed znakiem, przez jak to się... Kogo? Mamę. Przed... Starą! Jak to się mówi? Przed faktem dokonanym. A ona z grzeczności, tylko dobrze, że była ta woda, to ona by wsiadła. Porwałoby ją! Trzeba byłoby ratować na 100%. Porwałoby! I bym wsiadła, ale teraz już ci powiem jedno. Kanon już ma następnego. Jaki kanon? Znowu z tym kanonem! Czy on zawsze mówi na niego kanon? Kanon! Czy to jest jakaś kryptoreklama kanona? Przepraszam bardzo. Cały czas. Oboje mamy, jakie tak, ja? Czemu ty cały czas na mnie zwalasz? Boże, on ma takie oczy, jakby po prostu coś tam buchnęło mu. W sensie, by buchał coś sobie. No dobra, niech będzie, ale jeszcze przez Jarka zmokły włosy. Widzicie, jak wyglądam? Zmokła kura, synu. Więc odpada. Szczęście lubi poświęcenia. No. Fajny facet, niestety odpadł w przedbiega. Zabieramy się za jedzenie. Lepszy temat. 0 na 10. Co jemy? Ja jem pizzę. Ja pierś kurczaka. A to jeszcze jest z cyckami, tak? Nie. Pierś z kurczaka to po prostu cycek. Polski poradnik podróżniczy. Pamiętajcie, zabierajcie kurtki przeciwdeszczowe i co jakiś czas dzwońcie do babci i dziadka. A alert RCB? Przepraszam, gdzie jest alert RCB? Powinni dostać. Słucham. Halo babciu, co tam? Czy oni nie mogą sobie dachu zamknąć w tym aucie? Czy oni są po prostu tak fancy, że nieważne jak będziemy jechać bez dachu, to podobnie jak ja z moimi włosami jestem tak fancy, że nawet jak leję, to nie założę kaptura. Zawsze wezmę ze sobą beznadziejną parasolkę z Rossmana, która się rozleci przy jednym mocniejszym podmuchu, ale włos będzie wyglądał, przynajmniej przez chwilę. Cześć, a no przyszłam z zabiegów i usiadłam. Mamo, halo! No? A co u dziadka opowiedz? Chyba nic, bo robił wczoraj na wieczór opatrunek. Aha. Ale ona go festi... Nie ugryzła go mocno. No, ale widziałeś, jaki palec wyszło? No oczywiście, że widziałem babcia. Kurde, bo zakażenie weszło troszkę, bo on tego nie odkaził w ogóle. A on wiesz o tym. Jak ja mu coś mówię odkazić, to on mówi, ja wyssałem, ty mi nie będziesz mówił. Ja wyssałem? Boże, jakieś metody ze średniowiecza. No, bo pies nie ma jadu, że to co on chciał wyssać? Ja nie wiem, on tak robi, on wszystko wysysa. Mamo! No? Jak on wszystko wysysa, to tam się pilnuj w nocy, żeby ciebie za dużo nie wyssał. Nie, ja się nie daję wyssać. On nie lubi tego słowa, bo ja kiedyś go wampir nazwałem, to pamiętasz babcia jak było? Jezus Maria. Pamiętasz? Powiedziałeś do niego wampir? Pamiętam. No przecież nie wampie. Nasza trójka nie daje pogodzie wyssać z siebie energii. Ja już mam zassany nos. Naprawdę nie jest źle. Cierają do Górnego Śląska. Ten słynny Bytom. Wygląda jak Łódź. Nie, przepraszam bardzo, Łódź jest bardzo ładna. I to jest plus, że jest taka zróżnicowana. Architektonicznie również. A poza tym od kilku lat się bardzo mocno i fajnie rozwija, więc zapraszam. No to znaczy, że jesteśmy w centrum. Mamo, jesteśmy w centrum miasta na głównej ulicy. No to jak to? Zobaczcie tu, zobacz tu, czarno wszystko, burro no i ponuro. Tak, miasta te górnicze takie właśnie zapylenie.
No nic, ja bym tam, ja w sensie, ja współczuję Zagłębie całe, Katowickie, Kraków, no. Zresztą powiem wam szczerze, że tutaj w Łodzi też jest duża ilość tego smogu. Nieraz jesteśmy w topce w Polsce, więc no, mam odświeżacz powietrza, polecam. Ubierałeś koszulę czy sukienkę? Pamiętam, jak pierwszy raz go włączyłem, w tamtym roku go kupiłem, to norma była przekroczona chyba, nie wiem, sześciokrotnie? Coś takiego. Na dwie godziny trzeba było wymieniać. Przyjeżdżali tu biznesmeni, przyjeżdżali, w walizkach mieli po pięć koszul, co godzinę wymieniali, żeby jak gdzieś bo na spotkania szli. Czy ty mnie rozumiesz, co ja do ciebie mówię? Wszyscy rozumiemy. Ale ja bym chciała tą gruzińską restaurację z bułeczkami. Moje ślicne dziecko. Widziałeś? Jaki konanek mi pierścień kupił? Ananas. Na szczęście. Na bogactwo ananas jest, na farta. Bogactwo to jest dynia. Dynia to jest na jesień. Bytom też taki jakby jesienny. Więcej światła by się przydało. Kanon przedstawi warunki. Co, kolejna psztyfikam? Nie, jemu co, chodzi co o siebie. Wolno, co jemu chodzi o siebie. Co jej wolno, co jej nie wolno, przedstawi warunki. Co to za parasolka? No dla ciebie. No ładna. Moimi świetlikami jest Konanek i Jake. Zobaczymy, gdzie mnie te moje świetliki zaprowadzą i do kogo. Może to jakaś podróbka Piotrkowskiej, przepraszam. Ale Jacek, jakie kocie ruchy. Tak, znamy tą wszystko piosenkę, lećmy dalej. Park miejski imienia Feliksjana Kachla, Franciszka. Park urządzono na miejscu tak zwanego Wielkiego Pala. Wiecie co, ja mam takie, mam taką teorię, że te miasta chyba im zapłaciły za to, żeby oni tu przyjeżdżali i robili jakąś reklamę. Asfalt na terenie mocno zdewastowanym z powodu eksploatacji górniczej. Ja ci mówię, że to, a to się odbywały... Górnicze piosenki... Górnicze, tylko żołnierska piosenka tutaj. Ale nie mówimy takich rzeczy. Polska węglem stoi, czarne złoto w kuziu. No nie, festiwal koło brzegu! Festiwal żołnierski, to na amfiteatrze człowieku, nie, ja pamiętam. Te łuki pamiętam, nie. Tu się odbywały. A, czekaj, Bismarck! On chyba mylił złote łuki z czymś innym. Bismarck mówił, ludzie nie powinni widzieć, jak się robi kiełbasę i politykę. On był bardzo mądry, ten Bismarck. Nie, co ty gadasz? Bismarck, wiesz co to był? To był statek Bismarck. Ty jesteś nienormalny. A nie jakiś, co ty? To był kanclerz, bodajże. Bismarck to był wojenny statek. Przecież on zaczął wojnę. Tak, Jacek, ty masz rację i Dagmara też ma rację, matko. Był taki Bismarck i Bismarck statek. Był kanclerz i był statek. Tak, to macie oboje rację. Od imienia Bismarcka wziął imię. No to on skonstruował go. Jezus, Bismarck skonstruował... Nie, no ja jestem debil, ale nie aż taki. Myślę, że jakby Jacek uczył w szkole historii, to dzieci by historii nie znały. Boże, a przecież on jest po Akademii Sztuk Pięknych. Jacek, już nie rób se naprawdę jaj, bo nikt już nie wierzy w to. Nikt w to nie wierzy. Właśnie w to. Ale jakie by były nią zainteresowane? Będziemy tu siedzieć jak takie czyciołki, czy jak? No, miłość się może pojawić znienacka i znikąd. Zimną. Głodną. I ponuro. I do domu daleko. Pokaż głodno, je. Głodno pokaż. I do domu daleko. Pokaż jej coś. Aha, macie go tutaj, tego pana. My jesteśmy przygotowani, człowieku, od A do Z. Oni mają plan B. Cześć wszystkim. Cześć. Mam 40 lat. Młody. Co bym sobie powiedział? No, jestem osobą bardzo otwartą na wszystkie osoby, które by chciały ze mną rozmawiać. To jest smutny nie człowiek. Nie ma życia. Ktoś... Nie. Smutno, oczy, strasznie. Coś się stało. Jestem inżynierem, który... Zobaczcie, smutne oczy. Tutaj jest wynajmowany przez inne firmy. Inne firmy mi ufają, inne firmy mnie wysyłają. No i tak sobie robimy. Czyli nic czasami, czyli coś tam robimy. Tęsknię za nowymi znajomościami. Miejmy nadzieję, że ktokolwiek się mną zainteresuje, dlatego że z punktu widzenia samotności czuję się samotny. No jak to powiedzieć? No tak jest, no. Konanek, to co ty mi znalazłeś pana, dla którego będę musiała być pocieszycielką? Jak... No, co i wyciągać go z jakiegoś dołu emocjonalnego totalnie.
No właśnie, na ten temat się wypowiedziałem sporo w drugim odcinku Ślubu od pierwszego wejrzenia, na który wam po prostu nie wypuszczę. Właśnie to była taka podobna tematyka, że jeżeli ktoś nie jest pogodzony ze sobą i nie zna poczucia własnej wartości, nie ma po prostu tego fundamentu w sobie, to naprawdę tworzenie związku z taką osobą jest po prostu skrajnie trudne i niebezpieczne w sumie dla obu stron tak naprawdę, bo to trzeba najpierw ze sobą się poukładać i ze swoim własnym życiem, a nie szukać ratunku w kimś, bo to się nigdy po prostu nie uda, naprawdę no, to po prostu się zawali jak domek z kart, wcześniej czy później. Bo oczywiście zapewne są jakieś przypadki wyjątkowe, gdzie to się udaje, natomiast z reguły to jest fail. Ja sama pocieszenia potrzebuję. Ale tłoczysz z niego prąd i może sam już będzie... Już to chłop w babę wtacza prąd, a nie baba w chłopa. A u mnie to chyba się... To ciekawe, to jak to w moim przypadku wygląda. Kto w siebie wtłacza? No nie wiem, no chyba się obustronnie wtłaczamy w takim razie. A to trzeba może na odwrót. Chłop ma wtyczkę, baba ma gniazdko. To wszystko do jednego. Miłość prawdziwa do dwóch lat trwa, bo potem jest przyzwyczajenie, my jesteśmy... Powiem wam, że jest coś takiego, jest chyba tak, coś jest w tej magicznej granicy dwóch lat. Bo chodzi chyba po prostu o pewien czas, o pewien upływ czasu i o to, że wychodzi wszystko, a tak naprawdę to wszystko wychodzi dopiero wtedy, jak się ze sobą zamieszka i dopiero wtedy wszystko wychodzi. Cała feria żygów. Emocjonalnych, materialnych, fizycznych, psychologicznych. Ale jak już się przetrwa ten okres, to absolutnie życie nie jest usłane różami. Oj, nie? Nie. Megomaniczni. Ale ty megomaganiczni. Megomagamiczni. Megomaniczni. Monogamiczni. Nawiązujemy kontakt raz na całe ręki i jakby... Chyba co najwyżej memiczni. Wieloryby. Nawiązujemy kontakt raz na całe życie. Nie, a my jesteśmy, ssaki są zwierzętami stadnymi i powinniśmy się rozmnażać, no to jest megomania. Jak afrykańskie. Pszczoły mają dobrze. Pszczoły mają dobrze. Tu se brzydnie, tam se pszczoły. Zobaczcie kolana. Po prostu Conan, I'm done. Po co ja w to wchodzę? Po co mi to było? Afrykańskie. Pszczoły żyrawy. Mają dobrze. Pszczoły mają dobrze. Tu se brzydnie, tam se pszczoły. Bardzo dobrze. No, przypominam, że różnica między zwierzętami a nami, większością zwierząt a nami jest taka, że my mamy wolną wolę i jesteśmy rozumni, a większość zwierząt po prostu działa instynktownie. Chociaż patrząc na niektóre zachowania ludzi... Nie ma do ich prezesy, się chwalą. No, przy jednej dziurze to i kot zdechnie. Dlatego jestem przysłowy z kwiatka na kwiatek. No i bardzo dobrze. Tu se brzyknie, tam se brzyknie, nikt nie ma... Ćmiel nie ma pretensji. Ty nie słuchaj. My gadamy jak głupot. A co gadasz przy nim? Deprawujesz dziecko. A pszczółka gada, to jest demoralizacja? O pszczółkach? No. Tu bzyk, tam bzyk. I miód, i zobacz jaki miód dobry. To o właśnie. Uhu, idzie pan elektryk. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Michał. Dagmarka, miło mi. Ojejku, jakie kwiaty. Ładne. Chyba najładniejszy ze wszystkich ten bukiet. Ja nie wiem, no coś, ja mam szczęście ostatnio do... A, goździki są, ale różyczki też są. Ale te róże są jakieś takie szarpane, inny rodzaj. Nie. Może z ogródka jakiegoś wyrywane. Znam. Przepiękne kwiaty. A to jest mój syn. Cześć. Kanon. A to jest Jake, towarzysz. Dzień dobry. Cześć, witam. Naszego życia. Kojarzę cię. Rodzinny. Cześć. No to my was zostawiamy, przyjdziemy. Weźcie te kwiatki mi. Dobra, to my będziemy tutaj w okolicy. Idziemy na lody. Tak, świetna pogoda na lody, no. Każda pora jest dobra na loda. Na dobrego loda. Tak jest, ale czy co... A dzisiaj środa! Wow. Jeszcze? Z tego, co tam na filmiku było, pan jest inżynierem. Jestem inżynierem. Dobrze. Aha, no ale to jest szkoła chyba Politechnika, tak? Czy tak, nie? Skończona Politechnika. A Politechnika jest trudna? No właśnie tak. No, lata mi to pan jest mądry facet. Może. No, ja studiowałam prawo we Wrocławiu, ale oczywiście nie skończyłam. Coś tam Ja studiowałem psychologię, filologię angielską, też absolutnie nie skończyłem. Życie! No, wie pan, ale jakby nie żałuję tego, bo nie możemy w życiu żałować tego, co było, tego, czego nie zrobiliśmy i nie możemy też żałować tego, co zrobiliśmy. Brawo, Dagmara, brawo, brawo. Nie ma co, słuchajcie, wyciągamy wnioski, tak? Uczymy się na doświadczeniach, wyciągamy wnioski, ale idziemy dalej. Idziemy, patrzymy w przyszłość, rozwijamy się, a nie po prostu w przeszłości, wiecie, krokodyle łzy nad swoim losem. Nie robimy tego, nie robimy tego. Gdybym ja miał to robić, to naprawdę
Byłoby źle. Bo to później ciągnie się za nami przez całe życie i to przesłania nam troszkę słońce. I ludzie żyją, uczepiają się gdzieś w przeszłości. Tak, po co jej przeskazacie w tym momencie? Bo... Czekaj, lody! Dobra, już nic. Co ty zrobi? No daj idźcie, loda. Idźcie dalej, już nic. Już nieważne. Jak ty to... Nie. No właśnie, to zimno, mały ślisko, no co zrobiłem, no? Psychiczny, widzi pan? No, no nie zjemy. Nie komentuję. Lodu. Nie zjemy lodu. Co, uratujesz coś? No ja. Jacek. No i co, i ludzie... Zasada 5 sekund. Już, już po fakcie. Nawet tych dobrych momentów się uczepiają i żyją ze sobą 10 lat, 20 i troszkę te relacje później stają się inne niż na początku, nie ma tego ognia. To oczywiście, że inne, dlatego trzeba budować relacje na wielu fundamentach, nie tylko na przykład fizyczności, pomimo że ja naprawdę jestem zdania, że to jest bardzo ważna sfera. Bez tego, bez zgrania w tej sferze seksualnej, to generalnie związek nie będzie szczęśliwy. Natomiast dobrze jest, jeżeli mamy całe spektrum rzeczy, które związek scala. Lecimy dalej. Ludzie siebie obwiniają, ponieważ myślą ciągle, ty byłeś taki, ty byłaś taka, ty już taki nie jesteś. Nigdy już nie jesteśmy, starzejemy się, zmieniamy się. Podtrzymywać związek na innych polach, tak? Szukać nowych rzeczy, nowych wspólnych inspiracji. Później wydaje mi się, że ludzie nie potrafią być szczęśliwi z tym, co już teraz mają. Ja tak właśnie teraz mam, że myślę cały czas o tym, co było dobre. No to nie jesteś gotowy na związek w takim razie, no nie jesteś chłopie gotowy, no. Wspominam bardzo często różne rzeczy. Ty, a co ty o nim myślisz? Nie jesteś gotowy. No jeszcze nie doszłem. Bo ja specjalnie chciałem lody im dać, żeby się przyjrzeć mu, człowieku. Ja wiem właśnie. Nie wyszedł mi fortel. Możliwe, że właśnie jak pada deszcz, to byśmy pojechali do mnie. W sensie domu, w którym mieszkam. Pan od razu już na pierwszy ręce mnie do domu targa? Oj, ja jestem otwarty. A ktoś jest w domu? No, ja mam syna, z którym mieszkam. Nie, wiem, ale synek jest w domu? Czwartej będzie, babcia jest w domu, także... A, to jest ktoś w domu, nie będziemy sami. Nie będziemy sami. A, no to jedziemy do pana. Nie będziemy sami. Już się teraz nie boisz. Bardzo fajnie nam się rozmawia. Tak? Ale jedziemy do domu do pana. Dobrze, to wy jedziecie do domu, a my... Cały brudny jesteś. Lody wam niosę. Wy sami do domu chcesz jechać? Mama jest pana w domu, zapytałam. Nigdy bym nie poszła sama do pana. Dobra, coś widzimy się później. No zobaczymy, czy ja będę świetlikiem. Czy będzie mama. Dla tego pana, czy nie, czy troszkę chociaż mu rozświetlę jego drogę. Zobaczymy. Dagmara, ty jesteś latarnią dla całej Polski. Dobrze, no będzie, że może być dobry. Pan nie uwielbia, pana to za humor to po prostu uwielbia. A wy jesteście tu z Bytomia? Tak. Bo my jesteśmy pierwszy raz. Celebryci. Tak? A tutaj, co to za góra? Góra Miłości, tam rzeczka płynie, tam mamy źródełko miłości. I złączają ludzi. Tak, dokładnie. I tam idą jako koledzy, a stamtąd wychodzą jako para. Splecieni ramionami. Tam można się kierować. Oby tylko ramionami. No to szkoda, że Dagmara tam nie poszła. A, to ten sumy. A macie jakąś butelkę? Mamy? No nie. Prawda. Ty, Jacek, to nabierzemy trochę wody tej dla zakochańców. Może być? Taka? No pewnie. No normalnie jak z Lichenia, co nie? Bądź tam, nie wiem. To nie jest pitna woda, to tylko można się pochlapać i jakaś druga połówka będzie? Tak jest. Pewny? Jacek, ja w ogóle bym wskoczył na miejscu Jacka. Nie ograniczaj, po prostu skakuj. Muszę być przeciągnięty. Zakochałem się w tej łysej głowie. No to teraz nie ma bata, żeby żadna się nie przykleiła. Snurem za mną teraz. Dokładnie. Ty, a myślisz, że ta woda na nich zadziała, jak ich pokropimy? Zapraszam. O mój Boże, przerwa. Przepraszam, idę się wysmarkać. Ja pierdzielę, to jest jakaś masakra. Duża kuchnia, duże mieszkanie. Jezu, kocham gumowe naklejki. Wiesz, co to kiedyś było? A, były takie pieśni. Tam miał takie gumowe naklejki, ten był najlepszy w całej szkole. Masz cały czas nakleję. To jest taki pokój Maksia. To jest pokój Maksia i to jest on rządzi. To jest jego telewizor, jego rybki. A, to jest Maksia pokój? To jest Maksia pokój, tak. Znaczy my to śpimy razem, no rozłożymy sobie śpimy razem, tak?
Ja wiem, ale to ja byłam pewna, że to jest pokój, wiesz, salon dla dorosłych. Czy ty uważasz, że to jest dobry pokój dla dziecka? Czyli on nie ma swojego odrębnego pokoju? Nie, bo jest przychodni. Ale to nie chodzi o przychodni, Michałku. Kiedy on ma mieć dzieciństwo? Kiedy ma mieć swoją sferę prywatną? Wchodzimy na ciężki temat bardzo. Kiedy ma układać zabawki, kiedy ma mieć kolorowe ściany, kiedy ma malować po ścianach obrazki? Jak będzie miał 15 lat? Pomyślimy. Jak będzie miał 15 lat, to on może mieć taki pokój. Ja uważam, że nie jest to dobre rozlokowanie. Powiem wam szczerze, dobra, powiem to. Jest temat, więc... miałem taką sytuację mieszkaniową, że po prostu mieszkałem z ojcem w jednym pokoju. Mieszkanie 37-metrowe do 20 roku, 21 roku życia. Więc da się jeszcze wyjść na ludzi? Da się. Czy to było normalne wszystko? No nie do końca. Czy po latach uważam, że mój ojciec zrobił wszystko, co mógł? W większości tak, biorąc pod uwagę sytuację, w której był i która go zastała. Wspominałem o tym w jakimś odcinku już. Moja mama zmarła, jak miałem 4 lata. No i tak się żyło po prostu, tak. No, a powiem wam, że bardzo szybko z domu się wyprowadziłem. Relatywnie szybko, biorąc pod uwagę moich wszystkich znajomych wtedy. Ja w wieku 21 lat już mieszkałem w Łodzi. Pasażerów na tym pokładzie. No, najlepszy będzie po prostu, jeżeli moja matka sama się wypowie, bo słyszałem, że chyba przyszła właśnie. Aha, to mamy. Z synkiem małym. Cześć, Maksiu, ja nie ugryzę. Maksiu, cześć. Kulanko udę. Tak, Marka Kazimierska, miło mi. Cześć. Maksiu, to nie jest zła macocha z bajki. To ta szalona, fajna ciotka. A ile masz lat? 5. A chodź koło mnie usiąść, ja się ciebie coś zapytam. Matko. Chodź, ja nie ugryzę. Chodź. A jaka jest twoja ulubiona bajka? Terytur. A chciałbyś na przykład mieć zdjęcie tego swojego bohatera na ścianie w pokoju? Chciałbyś? A co jeszcze chciałbyś mieć w swoim pokoiku? Terytiusa? Czy koło jakiegoś innego bohatera na przykład? Jakiegoś Minecrafta. Minecrafta. Minecraft jest super! A popatrz, no a na przykład jakbyś miał tu taki jakiś fajny plakat z Minecrafta w pokoju u siebie, albo figurkę. Chciałbyś? Dobry. Dzień dobry. Mieliśmy być i jesteśmy. Dzień dobry. Jacek. Nie, pani zna? Skąd? Mam wrażenie, że Jacka więcej osób zna niż ją do tej pory, niż Dagmarę. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszamy, że przerywamy. Nie pogadamy. Asam, przepraszamy, że przerywamy. Ale wiecie, co to jest? O, myślałem, że... A oni po prostu tą wodę przywieźli. No, przynieśliście wodę. Ze źródełka miłości. A to się ręce trzeba naszyć. Poszły dwie mędy do parku, czy gdzie to tam wodę ze źródełka miłości wzięli. No i żeby się nacierać, gdzie to miłość. Daj rękę. Kago. Ma się nać. Ja już totalny po prostu odpał, co nie? Przyjdź. Ręce trzeba sobie umyć. Ty... Michał, ty musisz iść wykąpać w tym źródełku. A nie wolno całego wchodzić, bo jak cała wejdziesz, to cię chmary za to będą ludzie. To ja cała dzisiaj wejść w tą wodę. Dobra, idź, bo już ona zaczyna pleć. Tyle ci starczy, mamo, tej wody. No po co blali tu? Ja się nie zapytałem, czy chcesz ciasto. Ciasto to ja kocham, Michał. No, Dagmara, to ciasto, no ja też kocham. Też kocham ciasto, ale piec nie potrafię. Gotuję świetnie, ale piec, sorry, nie umiem, więc... Tego boksa nie zczekuję się ze mną. Talerz bliżej. O, dobra, dziękuję. No i dobra, Michałku. Ty o mnie wiesz już dużo. Teraz ty mi coś o sobie więcej powiedz. Byłem inżynierem. Cały czas pracę mi zmienia. To nie jest tak, że ja sobie zmieniam pracę, tylko cały czas pracę mi zmienia. Coś jest nie tak, czy to zwolnienie finansowe, czy to jakieś inne powody po prostu. Coś się dzieje od 16-17 lat. Jakiś pech po prostu. Jak pracowałem, to miałem żonę 5 lat, no rozstaliśmy się po prostu, bo się nie udało. I praktycznie bardzo krótki czas później się poznałem właśnie Julkę. Było fajnie, powiem szczerze, mieszkaliśmy sobie w świetnej rodzinie, było naprawdę fajnie. Mile wspominam ten czas, no i potem pojawił się Max. Max miał 1,5 roku, Julka pojechała po prostu do siebie na Ukrainę. Do rodziny. Do rodziny i tam się dowiedziała, że miała raka w sierpniu, jakoś tak plus minus. O Boże.
tutaj w Bytomiu, w szpitalu, otworzyli operację. Żeby zobaczyć, pobrać próbki. Jak ją otworzyli, to się rozlało po całym ciele. No, bo no to i tak już z limfą, się wróciła szybko na Ukrainę. Rak idzie z limfą. Ludzie myślą, że to było dostał powietrza. To nie, rak idzie więc z limfą. Wróciła na Ukrainę, no i sobie po prostu w domu przez tydzień czy dwa umarła. No więc ja załamałem się trochę, potem pojechałem do Polski. No i potem musiałem, jak się trochę podniosłem, musiałem wrócić na Ukrainę po dziecku. I tak od tamtego czasu, miał wtedy półtora roku plus minus, przyjechałem do Polski, odmówiłem mieszkania, bo nie mogłem w tym mieszkaniu mieszkać. No nie. Nie dziwię się absolutnie. Za szczerze, dużo wspomnień. Miałem po prostu takie dziwne uczucie, że takie dziwne uczucie, że ona tam dalej jest, nie? No nie, to wiesz, trochę, to byś dopiero no, wiadomo, byś, nie? Wiesz. Tak, dobrze zrobił, naprawdę dobrze zrobił. Dlatego wolałem to mieszkanie. I wolałem się sprowadzić z powrotem do Bytomu. No dobrze, ale masz jakąś pracę na oku, coś myślisz, czy nie? Szukamy. Szukasz. Michał, wiesz, najgorzej... Ruszyłem się. Właśnie. Ja widzę, że tak troszkę jesteś zastały. Wiesz, o co chodzi. Ja wiem, że to jest bardzo ciężki temat, bo to była matka twojego dziecka, młoda dziewucha, byłeś szczęśliwy, była miłość, wszystko. Tylko pamiętaj, Misiek. Ty masz teraz dla kogo żyć i musisz ruszyć naprzód. No po nim widać, że po prostu jest rozwalony życiowo, no po prostu to widać, no. I jeżeli on ma takie też podejście w życiu... Ja generalnie nie jestem zwolennikiem zasady, że wiecie, energie się takie złe przyciągają, straki się inaczej przyciągają, wiecie, o co chodzi. Natomiast, no jest coś na rzeczy, że jak jest się w takim letargu po prostu życiowym, no to się nie korzysta z pewnych okazji, które się mogą nadarzyć. Nie daje się szansy nawet temu, żeby one się mogły nadarzyć. Po prostu się dużo rzeczy neguje. Się w tym stanie, tak wiecie, człowiek po prostu zatrzymuje. No i ciężko jest jakieś kroki dalsze, jakieś konstruktywne rzeczy po prostu w życiu robić, no. Ty już życia jej nie dasz. A ona tam z góry nie patrzy, jest zadowolona, patrzy. I nie chodzi o to, że ty nikogo nie masz. Powiedz mi, czy ja wyglądam na osobę, która jest tylko z psem i z kotem, bo nawet mój syn nie jest we Wrocławiu. No nie. Rozumiesz, o co chodzi, ale Michał, jeżeli nie znajdziemy szczęścia w sobie, to nie oczekujmy go od kogoś, to nikt go nam nie da. Są ludzie, którzy chcą tkwić w tym smutku. Oni chcą być i oni, żeby nie wiem, co się stało. Oni nigdy z tego smutku nie wyjdą, bo nie chcą. Takim ludziom trzeba po prostu zadać pytanie, to jest podstawą. Czy oni są gotowi na szczęście i na nową drogę w swoim życiu i czy chcą kogoś? Ja się otworzyłem na nowe znajomości. Wiesz, no, o co chodzi? Ale otworzyłem się na nowe znajomości, tylko że mamy taki problem, że obecnie kobiety to już spotkałem naprawdę w wielu przypadkach. Powiem wam jedną rzecz jeszcze tak szybko, że ja się zamknąłem na długi czas bardzo też. Myślałem, że nie. Myślałem, że nie. Ale po ostatniej relacji myślałem, że nie. No, wiecie, miałem wszystkie aplikacje, jakby portale, ale jednak byłem zamknięty. Też nie dawałem. Tu po prostu miałem blokadę. Po prostu i tutaj. I tutaj miałem też blokadę. No, wtedy nic się nie uda, co nie. Ale już jej nie mam. Już od jakiegoś czasu w tym roku, ale... Jakby... Powody są różne, ale no, jeżeli się nie oporasz z czymś... Najgorszy jest też ten strach przed stratą i strach przed zranieniem. Bo jak się już miało tyle szajsu za sobą... Ja zawsze powtarzam, że nadal wierzę w wielką miłość, bo tak jest. Ale wiecie... To zostawia po prostu w każdym z nas takie wydarzenia, ślad. I naprawdę trzeba bardzo uważnie patrzeć na siebie samego. I po prostu dbać o to, żeby naprawdę wszystko, ze wszystkim być pogodzonym i móc ruszyć naprzód. Bez tego się po prostu nic nie uda. Nic się nie uda. Jak się dowiadują, że mam Maxa, to uciekają. Michał, ja mogę ci coś powiedzieć. Naprawdę posłuchaj mnie uważnie i weź sobie to do serca. Na najlepsze zawsze czekamy najdłużej. Naprawdę. I nie goń na siłę królika.
Co ma być, to będzie. Pamiętaj, przyjdzie ci, bo jak ma być byle co barachło, to lepiej, żeby tego barachło nie było. A wiadomo, ty masz małe dziecko i ty musisz mieć kobietę, która zaakceptuje, ale nie tylko zaakceptuje, pokocha twoje dziecko. Ciocia, dobra rada. Ona będzie radzić komuś, co trzeba zrobić. Mówi się to, koniec, do widzenia. Znaczy ja nie myślę teraz o żonie, tylko cały czas myślę o tej głupiej robocie. To się po prostu nie udało. Ale Michał, no to nie ma no tak, że k***a pikniesz pierścień Arabeli i masz k***a posadę. Co to robota? Robota jest od k***a na rynku, tylko trzeba ją znaleźć. Generalnie, słuchajcie, przepraszam, ja to... sorry bardzo, ale w tych czasach mam wrażenie, że naprawdę nie pracują ci, co nie chcą już. Naprawdę, umówmy się, naprawdę sytuacja jest... Naprawdę jest niezła na rynku pracy i to naprawdę jest jakaś niechęć albo właśnie... No ale po nim widać, że no po prostu nie ma chęci do życia trochę, no. I wtedy jak się nie ma chęci po prostu na nic, no to nic się nie uda po prostu, no jakby naturalną koleją rzeczy, no. A wiesz co ja robię? Ja w robocie u siebie w sklepie zapieram transmisję jak stara przekupa na targu, zachwalam ciuchy i sprzedaję. Gdzie ja powinnam dzisiaj na jachcie leżeć? I co mam zrobić? Mam płakać, bo robię to, czego nie chcę? Ale robię coś, Michał. No to ty teraz, ty się tak zachowujesz, żeby ci ktoś obciął dwie nogi w kolanach, koniec. Bierzesz się w garść, Michał, bo nic nie będzie z umartwiania. Masz rację. To tak, to ty baby nie znajdziesz. Ale masz rację, ci mówię. Ja wiem, że możesz mieć doła. Nie masz pracy, to Michał. Ale ja jestem kobietą. A co ja miałam powiedzieć, jak wyszłam z więzienia? Zakaz opuszczania kraju i małe dziecko. A to jest przy... I co miałam zrobić? I co miałam usiąść i co? Bo nie mam roboty. Michał! No ci powiem, to jest ja przy... Powiedz mi, jak ty przetrwałaś to więzienie? A dla Konana. Ale jak? No. No jak? Płakałam od świtu do nocy pierwsze parę miesięcy, a człowiek jak świnia do wszystkiego się przyzwyczaja. Ty musisz dla tego dzieciaka. Przede wszystkim naprawdę, ja nie wiem, czy ty mnie posłuchasz. Zabieraj go na tenisa. Skoro ty mówisz, że kochałeś ten sport, bo to była twoja pasja, przenieś to na dziecko. Ale może gdziekolwiek zabierać. Będziesz miał radość wewnętrzną, jak zobaczysz postępy u tego małego. To wiesz, jak ty będziesz fruwał, jak zobaczysz na przykład, że u tego małego postępy. Sam się lepiej ty będziesz czuł. Już dzisiaj szukaj roboty, internet. Musisz po prostu się brać w garść. Od dzisiaj twoje życie musi iść na inny tor, bo ta baba na ciebie tam z góry patrzy, mało tego, ty musisz się usamodzielnić. Ty nie możesz żyć u matki kątem. Ty musisz iść w życie. Musisz. Michał, bo jak nie, zmarkotniejesz do końca, mały będzie smutny, matka się postarzeje. Matko, nie spodziewałem się, że ona wyjedzie z tym. Bo z tego, co ja słyszałem, to ona raczej tego tematu omija, ten temat omija. Brawo, że to zrobiłaś. Brawo dla ciebie. Nie obchodzi mnie to, czy to jest pod publikę robione, czy... W ogóle mi to nie interesuje. To mniej więcej jest tak jak kupowanie, nie wiem, karmy dla psów albo mówienie, że się na coś wpłaciło i dzielenie się tym. Niektórych ludzi to wkurza i uważają, że to jest chwalenie się. Słuchajcie, jeżeli to chwalenie się ma przynajmniej jedną osobę przekonać do tego, żeby zrobiła to samo, jakby spoko, chwalmy się wszyscy. Naprawdę. Dagmara, brawo. I co dalej? Ale od czegoś trzeba zacząć. I małemu nie dawaj tyle słodyczy, bo zęby mu lecą. Nie ma sprawy. Michał, bardzo mi było cię poznać. Też bardzo. Mam nadzieję, że my się jeszcze zobaczymy. Na razie. Miło było, będziemy w kontakcie. Ja se ciebie sprawdzę. Do widzenia. Do widzenia. Miło było poznać. Panią także. Do widzenia. Odwiedzę cię jeszcze. I przywiozę coś z Minecrafta, okej? Okay? Buźka, Maksiu. Do widzenia, trzymajcie się. Nie, ja te kwiaty zostawiam dla pani. Prezentów się nie daje, ale pani jest taka fajna babka. Pani je otrzymała. Ale ja pani daję. Trzymajcie się, buziaki. Michał, pamiętaj, sprawdzę cię. Pamiętaj, ja jestem pies gończy. Gorszy od CBR. Michał, pamiętaj, życie jedno. Tak jest. Pamiętaj. O! No dobrze dla Michała. Może rzeczywiście coś w nim... Coś go tknie i... W ogóle nie, właśnie chodzi o to, że to nie tylko dla niego dobrze. Chodzi o to, że to dobrze dla każdej osoby, która jest w takiej samej sytuacji, albo w podobnej, która obejrzy to. Słuchajcie, życie się nie kończy na tylko złych chwilach. Naprawdę. O! Ile można czekać, człowieku? To ty jesteś chora?
No ale słuchajcie, przepraszam, czy ja mam jakieś określone ramy czasowe w tych randkach? Bo musimy to chyba zgadać, bo już jestem zła. Co wy mnie gonicie jak frajera? Albo mnie wysyłacie na randki, a może na noc kiedyś zostanę konanek. Halo, panowie. Czas to najlepszy doktor, a Dagmara tu wizytę domową miała. Ja uważam, że może ta randka była nie do końca taką randką. Nie do końca była, że tak powiem, z punktu widzenia randką, ale te wszystkie rady, można powiedzieć, które od niej usłyszałem, zmotywowały mnie do tego, żeby jakkolwiek wziąć się w garść. Niech ona potem przyjedzie za jakiś czas, niech ona mnie sprawdzi. No i zapraszam ponownie, tak, bo teraz w tym momencie ja rozumiem jej decyzję, ale po jakimś czasie, kiedy ja się podniosę, to ona może zmienić zdanie. Ale pamiętaj w tym wszystkim, pamiętaj o tym, żeby robić to dla siebie. Nie dlatego, żeby ona zmieniła zdanie, tak? Pamiętaj o tym. No i dla syna oczywiście, tak? Ale głównie dla siebie, bo jak zrobisz to dla siebie, to każda osoba w twoim życiu, to dla każdej osoby w twoim życiu będzie to z korzyścią. I to jestem przekonany. Dagmara, zanim oceni szansę swojego powrotu do Michała, musi jeszcze sprawdzić ofertę gastronomiczną Bytomia. Oczywiście, ja też zawsze jak jeżdżę gdziekolwiek, mogę nie zobaczyć zamku, mogę nie zobaczyć fosy, ale żarcie muszę zwszamać. Pyszne, patrz tu. Fon Wójcik. Dobra, co myślicie? Moja opinia. Opinia definitywnie przetłoczona życiem. Coś tam jest nie tak. Nie wiem co. Mimo woli to, co podsłuchałem, to wychowuje sam dziecko. To dla mnie ma wielki plus. To jak będzie punktacja, to daje mu 8 punktów. Sam ty wychowałeś dwoje i jemu pomaga mama. Tak. On się musi obudzić, ten człowiek. On wykorzystuje teraz tą sytuację, wie dlaczego, bo może matka jest za bardzo mu pomaga i dlatego on nie daje, nie daje sobie rady, bo jak matki nie... Też tak może być, dokładnie. A tylu na dwoje babka wróżyła. Nie wiadomo, bo może byłoby tak, żeby się po prostu jeszcze bardziej załamał, co nie? No. Bo on by musiał to zrobić, przejąć te obowiązki, co teraz przejęła matka, no. To mu wie. No nie wyszła randka, ale może akurat miałeś go znaleźć po coś, gdzieś... Opatrzność skierowała go do nas po coś, tak? Powiedz, czy oceniamy, czy nie oceniamy? To nie oceniamy. Nie oceniamy, koniec, przegłosowane. Zdrówko. No to za zakończoną randkę wznosimy, trzeba wstać, wznosimy toast. Może wzniesiemy toast za tego chłopaka. Żeby mu się ułożyło, żeby znalazł miłość. Żeby wyszedł na dobre do tory. I żeby... Żeby tory nie były złe i żeby pociąg też nie był zły. Z tego, co mówiłam, i żeby znalazł fajną pracę, żeby fajną miłość znalazł. Niech mu się darzy. Ułoży mu się. Może jak być? To górale mówią, niech się darzy. Dzień uważam za zakończony. Kochani, kochane, tak oto doszliśmy do konkluzji dzisiejszego odcinka. Jak zwykle było emocjonalnie, to chyba tak już będzie po prostu do końca. Natomiast no cóż, Dagmara nadal nie znalazła swojej miłości, swojego męża. Więc będziemy kontynuować z nią podróż po całej Polsce. Jeżeli wam ten odcinek się spodobał i moja obecność, moja skromna obecność w nim, to koniecznie zostawcie polubienie pod nim. Udostępnijcie ten film kosmitom, reptilianom, w ogóle wszystkim. I tym osobom, które tego nie chcą też, i nie osobom również. Jak zwykle zapraszam do dyskusji w sekcji komentarzy. Wszyscy jesteście sexy, na pewno. Zapraszam do dyskusji w sekcji komentarza, się poplułem. Oczywiście kulturalne w miarę możliwości. Jakoś przetyrany jestem, powiem wam szczerze. Jakiś tak... Jeszcze jestem przeziębiony trochę, więc... Przetyrany jestem. Ale jestem na posterunku. Pamiętajcie, jeżeli jesteście w jakimś bardzo złym miejscu w swoim życiu, to się kiedyś skończy i kiedyś jeszcze wzejdzie słońce. Macie jakąś fatalną sytuację, jesteście smutni, albo macie na przykład dzisiaj gorszy dzień, to przesyłam wam wirtualnego przytulasa i wierzę w to, że będzie dobrze. Ważne, żebyście wy w to też uwierzyli i idziemy do przodu, kochani, kochane. Dzięki za dzisiaj, widzimy się w kolejnym filmie. Do następnego i pa, pa.